Cześć, 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 witajcie. Dzisiaj zaczniemy od tego, że mieliśmy olbrzymi crash. Jeżeli chodzi o ceny, eee, tak czerwono to nie było w tym roku na pewno. W zeszłym roku gdzieś coś się takiego pojawiło chyba. Nawet nie pamiętam, żeby było aż aż tak czerwono. No ale okej, okay. lećmy sobie po kolei. A po kolei to jest oczywiście kwestia Bitcoina. Więc popatrzmy sobie jak to wyglądało na Bitcoinie i już sobie włączamy jeden z wykresów, który tutaj mamy. Dobra, to jest bitcoin na coinbase. Mega dużo poziomów to poprzebijało, jak widzisz. Tutaj na dziennym wykresie mamy tak naprawdę dotknięcie tego poziomu 21 moving average, czyli ze średniej z ostatnich 21 dni, czyli ze średniej z ostatnich 21 dni. No i to jest dosyć ciekawe miejsce, i powiem Wam, że to wcale nie oznacza, że już mamy koniec. Spadków, dlatego że RSI, czy RSI jest tutaj jeszcze na dosyć wysokim poziomie. No, oczywiście to, to dalej nie wyklucza, żebyśmy poszli sobie mocno do góry. Natomiast, no zobaczcie, tutaj mamy dosyć mocny ten spadek. No to było ile, 15 czy 16%. Więc część ludzi już oczywiście panikuje, czy to już koniec, zawrotka i w ogóle. Słuchajcie, tego nigdy nie wiadomo. Natomiast widać, mamy na razie wyciągnięcie bardzo fajnie tej świecy. Tutaj do góry, powyżej tej linii, którą tutaj mam wyznaczoną, zobaczmy sobie jeszcze na innym wykresie, który też mam, jeżeli chodzi o stampa. No i popatrzcie. To są takie trendlinie, które ja mam wyznaczone od takich specjalnych punktów. No i zobaczcie, jak ładnie w ogóle na przykład to się zatrzymuje zawsze na tych trendliniach, tak? Zobaczcie jak na tych trendliniach to są największe tak naprawdę. Tutaj czy to w tym miejscu? Może poczekajcie chwilkę. Czy to tutaj, jak mamy tą niebieską trend jak widzicie? No to zobaczcie cały price action. Tak naprawdę tutaj właśnie jest bardzo jeden ten silny poziom, i zobaczcie tutaj mamy też tutaj jest to przebicie, tak? Wybrana tego, i tutaj mamy też na niebieskiej tej trend linii. Zobaczcie, jak ładnie to wszystko tutaj wokół właśnie tej trend linii tutaj chodzi. Tu tak samo ta żółta i ta niebieska. Więc jak widzicie, te dwie. Trendlinie, które ja tutaj mam wyznaczone, to są oczywiście poziomy FIBO wyciągnięte z pewnych konkretnych miejsc, które kiedyś sobie znalazłem i tak sobie pociągnąłem, można by było tak w skrócie powiedzieć. Natomiast one mają dla mnie bardzo, bardzo ważne, specyficzne działanie. No i zobaczcie, jak to wygląda. Znowu, tutaj to zaatakowana ta trend linia, i tutaj spadek do tej jakby niebieskiej trend linii, którą tutaj mamy. Tego poziomu wyznaczonego przez Fibonacci, i teraz zobaczcie, jeżeli chodzi o to, co tutaj się wydarzy, to wydaje mi się, że tak, że faktycznie możemy już mieć zakończenie tych spadków, dlatego że jak pamiętacie, mówiłem o tym, że będziemy testować poziom 48 tysięcy dolarów. To nawet na Twitterze kilka razy pisałem, że 48 tysięcy dolarów to jest coś, co musimy przetestować. Dlaczego? Dlatego, że to był bardzo duży poziom. Jeżeli chodzi o opór, i ten poziom po prostu musi być dla mnie przetestowany, teraz co to dla mnie oznacza? Jedna z takich rzeczy, jak sobie zobaczycie taki filmik Stock to Flow, który mam nagrany, i wpiszecie sobie u mnie na kanale Stock to Flow, to zobaczycie taką rzecz, że zamiast taki poziom jak 43, 44-42 tysiące dolarów jako taki poziom, którego nigdy więcej nie powinniśmy przebijać. Czyli przebijać, tak, idąc z góry. Czyli generalnie ten level tutaj, nawet troszeczkę za bardzo tutaj wjechałem, bo powinienem tak zrobić, powiedzmy, gdzieś do tego poziomu, żeby Wam to tak zaznaczyć. Czyli 42-44 tysiące dolarów. To jest taki poziom, którego moim zdaniem już nie powinniśmy w żaden sposób przekroczyć. Jeżeli go przekroczymy, no to jest to takie dla mnie dosyć spore zagrożenie do tego, że możemy kontynuować spadki no, do zupełnie niższych poziomów. Do jakich? Nie spodziewam się co prawda już 32 tysięcy dolarów, aczkolwiek taki poziom jeszcze mógłby być, jeżeli chodzi o spadki. Natomiast ja największe zagrożenie, jak sobie popatrzymy na to, upatruję... Na, na tym czystym wykresie upatruję tak naprawdę w tym, że jeżeli ten poziom 48 tysięcy dolarów tutaj, nie 43, 42, 44 tysięcy dolarów przebijemy, czyli to jest ten zakres tutaj właśnie od tego do, miejsca do tego, to jeżeli to przebijemy, to być może właśnie zakończymy już ten cykl e, hosy. Natomiast ten cykl Hossy, jeżeli byśmy mieli e, powiedzieć. To on może być podzielone, ta hossa może być podzielona na dwa etapy. Co to znaczy dwa etapy? To znaczy, że możemy mieć właśnie tak, coś, co teraz już jest hossa, można by było tak powiedzieć, i będziemy mieć retest. Retest może być nawet tego poziomu około 20 tysięcy dolarów, chociaż ja tego w ogóle nie widzę, ale może się tak wydarzyć. I ten retest w 20 tysięcy dolarów to by był powrót, właśnie do tego, co na co czekaliśmy wszyscy przecież w zeszłym roku. i co się w końcu wydarzyło, tak? Jeżeli chodzi o przebicie, czyli all time high, które było w 2017 roku, i później przebicie 20 tysięcy dolarów. No, i później, właśnie, jeżeli byśmy tak mieli, to kolejny, że tak powiem, już super cykl. Dlatego, jak mówimy o super cycle, to generalnie super cycle, moim zdaniem, musi się składać z dwóch części. Czyli właśnie wejścia dosyć mocno dużego dużego tak naprawdę zaczerpnięcia powietrza czy tego tak naprawdę jeszcze tutaj nie mieliśmy no bo zobacz porównajmy sobie na przykład tutaj jeżeli chodzi o ten wolumen na przykład z tym wolumenem który był w tym miejscu tak a pamiętajmy że tak naprawdę ten zrzut znowu zawdzięczamy F2 pool jak sobie zobaczysz na kryptokłancie, popatrz sobie tam właśnie na wykres F2Pool i zobacz ile oni bitcoina zaczęli wczoraj doładowywać na giełdy. Więc to, co dzisiaj tutaj widzimy, to jest tylko i wyłącznie działanie moim zdaniem F2Pool. I uwaga, wcale nie uważam, że to jest działanie złe. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli byśmy mieli rynek zbyt przegrzany, no to w tym momencie wszyscy by popatrzyli na ten wskaźnik NUPL, gdzie wszyscy już mówią: Jezus, przecież to już jest prawie na niebieskim, a jak jest prawie na niebieskim, to wszyscy będą zaraz sprzedawać, skoro będzie na niebieskim, tak? Więc jeżeli coś takiego by miało miejsce, no to w tym momencie faktycznie moglibyśmy mieć zakończenie HOSY. I krótko mówiąc, działania takie właśnie jak F2pool, który zaczyna zrzucać w takich miejscach, zobaczcie, że on tak naprawdę nas trochę ratuje przed tym, żeby wejść na ten niebieskie pole, jeżeli chodzi o ten współczynnik Nupu. Więc no to jest dla mnie to jest okay pozytywne. Co więcej, oni mają, słuchajcie, wyobraźcie sobie teraz coś takiego, jeżeli oni mówili, że mają 1 milion bitcoinów zbieranych przez czekajcie, chyba jeszcze jedno zero. Nie, tak? Nie, już jest dobrze. 1 milion bitcoinów, to jeżeli oni uzbierają to przez 10 lat, to kiedy mają to sprzedawać? Na super ekstra hoście, która nie wiadomo, czy w ogóle będzie, rozumiecie, bo to, co oni robią, to jest to, co każdy z was powinien robić na rynku. Czyli generalnie, jeżeli kupiłeś coś za 5 dolarów, jest już na poziomie 25 dolarów, no czyli masz 5X, to co robisz? Ty już sobie kurczę, ale przecież jest hosta, to jeszcze może wzrośnie. Nie, ty zabezpieczasz sobie tutaj swój co najmniej wkład. Jeżeli nie wkład, to na przykład wkład i coś jeszcze, tak? czyli na przykład jakiś zysk z tego wszystkiego. Ja przy 5X pewnie bym już wyciągnął z połowę tego, co mi e, przyszło. Czyli, jeżeli tutaj miałbym 5 dolarów i załóżmy, że bym kupił 100 jednostek, czyli coś za 500 dolarów, by mi przyrosło do 2,500 dolarów. To bym wyciągnął pewnie 1250 dolarów. I teraz dlaczego? Dlatego, że i tak, i tak od tego momentu, w którym ja wszedłem, to jestem już 2,5 razy do przodu. To jest jedna rzecz. A druga, nawet jeżeli to urośnie jeszcze na przykład do 50, czyli łącznie będzie to 10x, no to zobaczcie, to z tych 25 to mi rośnie jeszcze dwa razy, czyli te 1250 dalej mi daje jeszcze 2,5 tysiąca dolarów, które mogę sprzedać. Więc i tak, i tak jestem zarobiony, a zawsze zabezpieczam swoje tyły. To jest mega istotne, bo większość patrzy na to w ten sposób. co chcę podkreślić, dlatego że to jest zdumiewające, że pomimo tego, że nagrywamy nie tylko ja, ale większość YouTuberów, i tu polskich YouTuberów, którzy są naprawdę. spoko, można by było powiedzieć, bo widać, że po tych Polakach, którzy tutaj są na YouTubie, nie ma czegoś takiego, że ja yeah, wiesz, wchodzimy, kupujemy, ekstra, tu dajesz, tu, tu czat, zarabiasz i tak dalej. To widać, że my jesteśmy taką grupą ludzi, które pewnie śledzisz, bo jest tych youtuberów kilku w Polsce tak naprawdę, których jak śledzisz, to widzisz, że dajemy ci konkretne wskazówki, Konkretne rzeczy, na które trzeba uważać, i mówimy też o tym, żeby realizować Twoje zyski, czyli no, żebyś ty realizował swoje zyski, tak? I teraz, co się okazuje, że na przykład, weźmy sobie na przykład takiego BNB, znowuż do niego wrócę, bo on BNB USD. No, zobaczcie, to jak ja Wam mówiłem, że jak robiliśmy nagranie na żywo, to możecie sobie sprawdzić, to my byliśmy gdzieś w tym miejscu, i ludzie mnie pytali, co myślisz o BNB. A ja mówię sprzedawać. I teraz, jeżeli to ktoś chce wejść w BNB, to, to też na tym filmie na żywo powiedziałem: Dobra, to poczekaj na jakiś pullback <laughs> Jak będzie pullbek, to sobie kupisz chociażby 30% taniej. Bo będzie jakiś pullback i ty wejdziesz na po prostu na bezpieczniejszym poziomie, tak? I zobaczcie, mamy półbek, który był 42% od szczytu. No come on. I teraz wyobraź sobie, że ktoś wchodzi tutaj na tym poziomie, nawet tuż przed szczytem, nie? I teraz schodzi mu na przykład 30%, to on mówi, o nie, to już jest koniec. Bo, bo, zobaczcie, to już wygląda jak szczyt, tak? To on sobie myśli, przecież to już jest koniec. To ja myślałem, że to jeszcze może podrośnie, ale nie, to już trzeba sprzedawać. No i on to sprzedaje, a to i tak za chwilkę odbija. No i takie są właśnie rzeczy, jeżeli chodzi o emocje. Stąd nie możesz czegoś takiego widząc, coś takiego, to musisz sobie zapamiętać. To jest miejsce na to, żeby sprzedawać, jak nie jesteś w BNB... To nie masz co sprzedawać, ale nie kupuj, żeby sprzedawać taniej. To jest abstrakcja. Kolejna rzecz. Jak mówiłem o Kro i mówiłem, żebyście założyli sobie kartę. Zresztą, tutaj pojawi się oczywiście link do filmiku o karcie. Teraz tam się zmieniły warunki, ale dalej ta karta jest moim zdaniem najlepsza. Co więcej, warto chwilę poczekać, dlatego że za jakiś czas będzie można już stejkować. Tylko i wyłącznie cash, czyli nie będziesz miał tego ryzyka kursowego. To też nagram cały filmik na ten temat, więc możesz sobie poczekać. Ale jak na przykład, trułem od zeszłego roku kupujcie BNB, bo zobaczcie, ten poziom 5 centów, który tutaj był, to był bardzo mały poziom. I mówiłem, że to odbije, bo to idzie falami. Kro wyprzedziło tak naprawdę wtedy rynek, tak? Jeszcze nie było na tej takiej super ekstra ekstrachości, ale. Weszło do pierwszej dziesiątki, chyba było nawet na dziewiątym miejscu, miał bardzo, dobrą, e, bardzo dobry market cap, czyli kapitalizację rynkową, i później spadła. Tak? I teraz spadło do tych 5,5 centów. Ja mówiłem: weźcie sobie kartę, dlatego że nawet jak weźmiecie teraz stajka, na pół roku, to akurat <grych> to, zobaczcie, jak tutaj było 5,5 centa, no mamy listopad, to mamy teraz tak listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, tak, czyli do kwietnia. Gdzie najprawdopodobniej, czyli kwiecień będzie gdzieś tu, no to nawet jak spadniemy, to do 15 centów. Czyli tak będziesz miał 3 razy więcej, masz super ekstra kartę, masz 6% więcej, jeżeli chodzi o w kwestii całego roku, bo tyle jest oprocentowany taki stake, A jeszcze tam wtedy były stajki nawet chyba po 18%, gdzieś tutaj wcześniej, więc to też już w ogóle było fenomenalne. No i teraz kurczę, ludzie mnie pytają, jak jest 24 centy, to na przykład mnie pytają, co myślisz o kro. Nawet sprzedawaj. No, 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 o to chodzi. Wiadomo, że kro najprawdopodobniej jeszcze podejdzie do góry. Najprawdopodobniej, bo jeżeli nie zakończyliśmy jeszcze hossy, no to kro to nie jest jeszcze ostatnie jego słowo. Dlatego, że kro w tej chwili będzie deflacyjne, gdzie wcześniej było inflacyjne, czyli przeszli już ten taki cały element wiecie, związany z tym. W jaki sposób mają obsługiwać te coiny, no bo no, tak naprawdę nie było wiadomo, gdzie ten krok się kończy, w sensie ile go będzie. Więc no, Kama, no, takie rzeczy, jak widzisz, i takie strzały, jak widzisz w ciągu jednego dnia, to są momenty, żeby to sprzedawać, a nie jeszcze żeby kupować, chyba że chyba że właśnie tak, patrzysz, jest teraz pullback 25%, mówisz sobie, o spoko, to jest dobry moment. Nawet jeszcze lepszy to by był tutaj na 30 kilku procentach, nie wiadomo, czy dojdzie. Ale okej, okay, to na takim pullbacku to już możesz się zastanowić, czy w ogóle coś takiego kupić, ale nie jak to było 24 czy na szczycie. I to tak naprawdę trzeba zrozumieć, trzeba się tego nauczyć, że musisz znajdować dżemy, bo dżemy, to znaczy nie dżemy, dżemy, dżemy nie dżemy ani nie dżemy, bo ty nie jest dżem. Tylko patrzysz sobie i mówisz, kurczę, że to tak ładnie wygląda tutaj. Widać, że to jest bottom, tak? I już tutaj czekamy na wybicie. Jest akumulacja, to trwa zawsze. Trzeba być cierpliwym. Wy jesteście niecierpliwi i chcecie na jutro mieć dżema, jakąś perełeczkę, która wystrzeli wam na 150, a najlepiej 400%. Nie możecie myśleć. Przepraszam, ale nie możecie tak myśleć. Czy wam się to raz na jakiś czas trafi? Zdecydowanie. Ale nie wtedy, kiedy będziecie na to polować. To będzie przypadek. Bardzo często albo... Jakiś super ekstra sygnał od insidera. Też takie są. Jak będziecie mieli taki sygnał, dajcie znać, i wtedy będziemy inwestować. Dobra, więc teraz tak, jeżeli chodzi o Kro ja tą część Kro którą miałem, sobie już przynajmniej część zamieniłem. Zamieniłem ją na AD, zamieniłem ją na Polkadot. Jeżeli chodzi o Polka dot to zobaczmy sobie właśnie jeszcze na kwestię market capu, jak wygląda. O, Polka Starter bardzo ładnie, 4,50. Jeszcze sobie zobaczmy tą Polkę Starter. Okej, okay, no pytanie, czy jeszcze spadnie. No jak, jak, jakby spadło do tych 3 dolarów, to by było dla mnie idealnie. Po prostu idealnie. 250 milionów Market Cap. No to już jest taki poziom, gdzie ten Market Cap sam się też broni. Na poziomie 250 milionów dolarów, więc słuchajcie, no następny poziom to raczej 500. I w górę do miliarda, jeżeli chodzi o market cap Polki Starter. No więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast pamiętajcie, to nie porada finansowa, to tylko i wyłącznie coś, co jest mo moim zdaniem, przepraszam, na ten temat. Co tutaj widzimy? 200 miliardów w dół, jeżeli chodzi o kapitalizację rynkową, ale mieliśmy przejść do Polki Dot. Polka Dot, która tak naprawdę jeszcze nie zafunkcjonowała, jeżeli chodzi o parachainy, nie jest tym w pełni funkcjonalnym jeszcze systemem. Jeszcze te projekty, wszystkie, które tam mają powchodzić, nie, nie może im, część z nich ma już gdzieś tam pokupowane, albo przynajmniej jednostki, natomiast część z nich będzie musiała zakupić jeszcze DOTA, żeby tak naprawdę yy, móc go osadzić w sieci. I wejść właśnie do sieci, co to oznacza, że jeżeli mamy tutaj market cap na poziomie 33 miliardów dolarów i sobie popatrzmy to oczywiście na wszystkie market capy, które są, no to moim zdaniem, czyli mamy tak, 34 dolary, to też warto zapamiętać. I teraz moim zdaniem, podkreślam, moim zdaniem jest tak, albo może być tak, że jeżeli tutaj mamy w tej chwili 33 miliardy, do Easy powinniśmy dojść do oczywiście setki. Na zakończenie hossy, Tak? Bo jeszcze nie mamy zakończenia hos. Easy powinniśmy dojść do setki. I teraz moim zdaniem, dojdziemy na dużo wyższy poziom, czyli jeżeli byśmy mieli dojść do setki, to już mamy tutaj 100 dolarów. Tak? Natomiast moim zdaniem możemy zakończyć to na poziomie gdzieś obecnego Ethereum, czyli gdzieś na poziomie około 200 miliardów dolarów. Może 250, jeżeli chodzi o to, co by nam dało około 200 dolarów za Polka Dot. Pamiętajcie, że tak naprawdę Polka Dot już jest dla nas użyteczna, ale to jeszcze nie jest zakończenie tego, co ma być na Polce Dot i co już lada moment tak naprawdę będzie. No, bo jeżeli chodzi o kwestie związane z parachainami, to jest dosyć istotna informacja. Druga rzecz, jeżeli chodzi o projekty no to mamy jeszcze coś takiego jak Cardano. Cardano, który jeszcze w ogóle, słuchajcie, nie istnieje w sieci, można by było powiedzieć, nie ma przecież projektu wokół Cardano. Jest tylko na razie jakby taki mit wokół Cardano. I teraz zobaczcie, jeżeli ten mit będzie zrealizowany i nagle się porobią projekty na Cardano, a porobią się, <grych> więc... Wtedy będziemy widzieć olbrzymi przyrost. No i znowu wtedy, jeżeli popatrzymy na Cardano, to Cardano prawdopodobnie może. Zobaczcie, jeżeli my mówimy o market capie już na tym poziomie, zobaczcie, jak silne jest to Cardano. Może wyprzedzić Polkadot. Czyli jeżeli miałoby wyprzedzić, to byśmy mieli na pewno powyżej 100 miliardów, a być może nawet do około 500 miliardów. Ale to nie będzie też tak szybko, moim zdaniem, bo to kwestia jest tego, ile będzie projektów. Jaka będzie ich użyteczność i tak dalej. Na razie Polka dot króluje pod tym kątem, dlatego jest bardzo, bardzo mocno i wysoko wyceniona. Natomiast zobaczcie, Cardano, które jeszcze tak naprawdę mówię, są tylko jakieś mity wokół, czyli no nie mity, no wiemy, że ten projekt będzie dobry, czy jest dobry. Natomiast to jeszcze nie jest funkcjonalny w pełni projekt i to jest ta olbrzymia różnica. Czyli jeżeli. Będziemy mieć coś takiego właśnie, że ten projekt Cardano wejdzie, to faktycznie w tym momencie on może zacząć się ścigać z Polka dot. Kierunku oczywiście Ethereum. To, na co czekamy, jeżeli chodzi o kwestię Ethereum, zobaczcie, bardzo solidny poziom 200 miliardów, czyli no solidny, no widzieliście, ile dzisiaj, jeżeli chodzi o spadek. No to zobaczcie, 200 miliardów, które mamy na Ethereum, to jest, że tak powiem, przedsmak tego, co będzie w momencie, kiedy ogłoszony zostanie. Ten EIP. EIP 1559, z tego co gdzieś ktoś mi napisał, niby w kwietniu, 26 wiem, że lutego, ma być jakaś rozmowa w Ethereum, jeżeli chodzi o właśnie o EIP 1559. No więc zobaczymy. 26 też taka może być data, że być może będziemy wiedzieć coś więcej. Może w końcu będzie jakieś ogłuszenie. E, przynajmniej ja jeszcze nie wiem nic na temat tego, kiedy by coś takiego miało być. Natomiast samo ogłoszenie już popchnie Ethereum do góry. To możemy być pewni, jeżeli chodzi o Ethereum. E, dobra, to tyle, jeżeli chodzi o kwestię przeglądu projektów. Tych takich topowych, które są jednym z takich elementów, o których kilku, kilka razy już mówiłem, który jest moim zdaniem jeszcze niedowartościowany w stosunku do innych projektów, które już wystrzeliły, i też to widać na wykresie. No to jest Litecoin, więc możemy sobie przejść do Litecoina. Zresztą zobaczcie, to jest krosz, wciutko zobaczcie, jak widzicie, jak ładnie tutaj sobie poleciało. No i pewnie tutaj dojdzie poniżej 20 centów, żeby przetestować ten swój wystrzał. I później być może będzie kontynuacja jakiegoś rajdu. Ok. To, co jeszcze tylko wam powiem, to co zauważyłem dzisiaj, pamiętajcie, zawsze warto obserwować, które monety w stosunku do Bitcoina stoją, kiedy on spada. Jedną z takich monet. Jednym z takich altcoinów jest Gnosis G, G, GNO GNO. I on dzisiaj zobaczcie, bardzo mocno stał, kiedy cała reszta świata leciała, kiedy Bitcoin leciał. To gno stało w miejscu. Krótko mówiąc, jeżeli popatrzymy sobie, oczywiście, na dolarowy wykres, no to on na dolarze wzrósł, tak, bardziej, ale jeżeli chodzi o coś takiego, ja wtedy upatruję, czekam jeszcze tutaj na obroty, które muszą się jakoś bardziej trochę pojawić, powiedzmy, chociaż nie zawsze one muszą się pojawiać przy takim reteście i wtedy jest duża szansa na to, że gno wystrzeli w najbliższym czasie. Zobaczymy. Wcześniej mówiłem, właśnie taki sposób też o projekcie typu Ignis. No i zobaczcie, jeżeli ktoś wchodził na Ignisie w momencie o którym mówiłem, a ja mówiłem, powiedzmy, niech będzie, że od 100 Satoshi, tak? To jak od 100 Satoshi mieliśmy nawet 148% wzrostu. Więc bardzo ładnie można było podwoić swoją ilość Bitcoina na takim strzale idealnym, można by było powiedzieć, ale załóżmy, że gdzieś Spokojnie podwoić, czyli właśnie do tego miejsca, czyli do około 200 satów, można było spokojnie sobie ustawić takie zlecenie sprzedaży i czekać, aż ono się zrealizuje. Bo pamiętajcie, jeżeli chcecie na przykład mieć jakiś poziom zrealizowany, to nie czekajcie na to, aż wykres pójdzie do góry i wy sobie przyjdziecie i mówicie o, wykres jest tutaj na górze, to może ja teraz spłuszczę sobie zlecenie i sprzedam. Nie, wasze zlecenie ono już musi być na takich 200 satozzich, żeby tutaj wpadło. Jak, wpadnie, rozumiecie? Bo później to bardzo szybko zaczyna spadać. Więc, no, tak trzeba do tego podejść, że jeżeli masz już jakieś założenie, swoje wyjście, kiedy wchodzisz w jakiś altcoin, to od razu, żeby takie zlecenie miało swoje miejsce w Twoim portfelu na rynku, czyli na giełdzie. Ok, co tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać? Kolejne projekty. Które bardzo ładnie się zachowały w momencie, kiedy wszystko spadało. Serum, czego możemy się spodziewać? Pamiętajcie, w zeszłym roku był coś takiego na tronie, gdzie właśnie, czy też chyba był Monero, też taki moment, gdzie wszystko spadało łącznie z Bitcoinem. No i na przykład Tron zaczął się wybijać, a później następnego dnia chyba zrobił nawet 100%. Więc nie wiem, czy tutaj będzie 100%. Jest taka duża szansa, no bo tutaj nie ma że tak powiem, zbyt dużego oporu, ale to nie jest 100%, tylko około 50% do tego miejsca, czyli do 14 tysięcy satoshich. Więc zobaczcie, że jest tutaj taka szansa na to, żeby ta kontynuacja na serum była też jutro. Dzisiaj mieliśmy jakiś przedstart być może właśnie takiego rajdu, no i zobaczymy. To samo było na sirinie, też można było zobaczyć, że sirin bardzo ładnie, kiedy wszystko spadało, sirin się zaczął wybijać, no, i widzimy tutaj, że być może mamy już gdzieś jakieś zakończenie tego procesu akumulacji. Zobaczcie, jak ładnie wygląda właśnie ten wykres. No, i teraz kwestia tylko, czy nam ten projekt strzeli, czy nie strzeli. No, a jak są jakieś tutaj obroty, to najprawdopodobniej jest na to szansa, żeby taki projekcik nam też strzelił do góry <gryw> bardzo mocno. Nexus wiem, że też strzelił, bo mój kolega się chwalił który inwestował w Nexusa właśnie, że strzelił mu bardzo ładnie. No i tam chyba było nawet z 3x można było wyciągnąć od dołu już 4x nawet od samego dołu, jeżeli ktoś sobie dokupował. No i w końcu ruszył nam Virex. <laughs> Wirex. Wirex. To jest bardzo dobra wiadomość. W końcu ruszył. Też ma projekt związany z kartą. i Ta karta też daje w tej chwili chyba 1% przy każdym zakupie, natomiast ja wolę po prostu Crypto.com, tam mam 2 lub 3%, w zależności od tego, z której karty korzystam. Zobaczcie, XRP XRP do Bitcoina nam też wzrosło. Oczywiście, wzrosło nam też tutaj, jak widać do fiatów, ale jak wam powiedziałem, XRP mnie interesuje do Bitcoina. Teraz co tutaj widzimy, jeżeli. OK, nie będę na razie tego jeszcze mówił, zobaczymy, co się, co się że tak powiem, wykres wydrukuje. Natomiast. Tutaj mamy już jakieś lekkie wybicie, czyli znowu, kiedy wszystko spadało, XRP był, stał w miejscu i później zaczął rosnąć. Na co też warto zwrócić uwagę. Dobrze, teraz. Mm, o, nie trąd, tylko Tezos, przepraszam. Okej, okay, Tezos, wydaje się, że dochodzi. Już o tym Tezosie długo mówię. <grym> tak, gdzieś od grudnia, właśnie. I zobaczcie. Pytanie jest, kiedy on tą akumulację zakończy. Tutaj w końcu nam się pojawiły jakieś większe obroty. No jest duża szansa, że to jak mamy rite z tego poziomu, no to że w końcu nam on zacznie też strzelać. No nie powiem, że nie, nie mogę się tego doczekać. Myślałem, że to będzie trochę wcześniej, jeżeli chodzi o Tezosa. Natomiast no, te obroty tutaj bardzo ładnie już teraz wyglądają i zobaczymy, jak to właśnie będzie przebiegać. Okej, okay, dobra, to tyle, jeżeli chodzi o taki króciutki, króciutki przegląd rynku. A może jeszcze jednak, nie? Jeszcze jeden projekt wygląda też w miarę dobrze. To jest Trawala. Trawala, jak wiesz, to jest afrykańska wersja bookingu, która była nawet zarządzana przez Polaka. Nie pamiętam jak on się nazywał. Zamysłowski, zmysłowski, coś w tym rodzaju. I on ten projekt tam bardzo fajnie też rozbudowywał, i tutaj też to dobrze, powiem Wam, wygląda. Mamy taką konsolidację na takim dobrym poziomie. Znowu że zobaczcie tutaj, jeżeli chodzi o tą Travale czy Trawala, no ona nie spadła w stosunku do Bitcoina. Tak, oczywiście, w ujęciu dolarowym, jeżeli mamy tak, że ona się utrzymuje na poziomie zerowym, a Bitcoin nam spadł, no to na pewno musi spaść. Ale w stosunku do bitcoina nie spadła. To też jest to nam taki pokazuje taki sygnał silności, jakby siły danego, danego altcoina i potencjalne właśnie wzrosty, przynajmniej w stosunku do bitcoina. To, bo wiecie, to naprawdę może być tak, że w stosunku do bitcoina będzie rósł, ale na przykład w stosunku do fiatów nie będzie rósł. Dlaczego? Bo na przykład bitcoin w tym momencie będzie spadać. Też tak może być. No dobra, idźmy sobie do wiadomości. Zobaczcie, wczorajszy artykuł przewidział dzisiejsze spadki. Czy Bitcoin niedługo spadnie poniżej 50 tysięcy dolarów? To było wczoraj, no i spadł, więc zobaczmy sobie. Czy tutaj jest jakiś poziom? Nie, nie ma żadnego poziomu, który by wskazywali, do którego mi miałby spaść. To jest ciekawe, o czym też wspomniałem w poprzednich wiadomościach, że w Nigerii Bitcoina można kupić za 85 tysięcy dolarów wtedy, kiedy ono na naszych rynkach jest za 50 tysięcy dolarów. Dlaczego? Do tego, że jeżeli ich y, waluta jest warta tyle co G, no to w tym momencie się wyzbywają wszystkiego, byleby kupić właśnie coś, co potencjalnie będzie utrzymywało chociażby wartość, a nawet jeżeli by spadło, to będzie spadać mniej niż ich własna waluta. Stąd też w wielu miejscach na świecie ludzie ratują się, czy to w Ameryce Południowej, czy to właśnie w Afryce, ludzie ratują się kupując Bitcoina nawet po zawyżonych cenach. Co ciekawe, pamiętam, że w 2017 roku ludzie kupowali Bitcoina za 22 tysiące dolarów gdzieś też w Afryce. Nie wiem, czy to też nie była Nigeria. I w tym czasie, właśnie, jeszcze Bitcoin nie dochodził do tych 20 tysięcy dolarów, później doszedł i koniec. Więc być może nam Nigeria pokazuje, do jakiego poziomu dojdziemy. W tej chwili pokazała nam 85 tysięcy dolarów i czy 85 tysięcy dolarów to koniec obecnej Hossy. Jak wiecie, dzisiaj mieliśmy kwestię związaną z sec czyli posiedzenie SEC Boże, posiedzenie sądu SEC przeciwko Ripple'owi. No i warto by było sobie zobaczyć, czy jest jakaś informacja z tym związana, jeżeli chodzi o właśnie XRP. No i za chwilkę nam się tutaj wczytają te wszystkie rzeczy, będziemy mieć jakieś topowe elementy, więc zobaczymy, czy nam coś tutaj ciekawego się pojawi. OK, mamy jedną informację, że y, mamy jakiegoś super newsa, że Sek wielokrotnie rozmawiał o XRP jeszcze w 2019 roku i nigdy nie mówił o tym, że jest jakiś problem z tym, że XRP jest security. Co więcej, tutaj też y, ten filmik, który tutaj jest, tak naprawdę odczytanie, y, tam było też coś wspominane o tym, że. Były takie ciche rozmowy odnośnie Ethereum, właśnie dużo, dużo wcześniej, jeżeli chodzi o SEC i dlaczego SEC wtedy powiedział, że Ethereum nie jest. Więc powiem Wam tak: biorąc pod uwagę to, co się dzieje i to, co się dzisiaj wydarzyło, i to, co już wcześniej też słuchałem, jeżeli chodzi o kwestię tej rozprawy sądowej, no powiem Wam, że może się okazać, że XRP wyjdzie olbrzymią ręką. Co więcej, jeżeli wyjdzie olbrzymią ręką, będziemy mieć też precedens, a jak wiecie w banku, nie w banku, tylko w Stanach Zjednoczonych precedensy są bardzo, bardzo ważne i do nich później odwołują się też prawnicy. Więc zobaczymy. Wiem też, że SEC w pewnym momencie zmienił swoje file, czyli taki swój pozew, który złożyli. Oni coś zmienili, bo coś już tam nie pasowało, więc... Słuchajcie, naprawdę jest duża szansa na to, żebyśmy mieli ciekawe rozwiązanie tutaj, jeżeli chodzi o sek. Kolejny artykuł pokazuje, czemu Phantom rośnie i przebija swoje all-time high. No i słuchajcie, tak naprawdę ja mówię wam o tym, ale zachęcam Was też do tego, żebyście zerknęli do takich artykuł, artykułów, dlatego że jeżeli chcecie zarabiać na kryptowalutach i taki jest wasz cel, to musicie się uczyć o kryptowalutach. Musicie czytać coraz więcej. Bo jeżeli będziecie czekać tylko i wyłącznie na cynki, to będziecie tracić. Ja dużo rzeczy, które kupuję, kupuję wtedy, kiedy przewiduję pewnego rodzaju elementy i czekam aż one właśnie wystrzelą. Więc jak ktoś mi mówi, BNB albo coś w tym rodzaju, no wie OK, no to ja już właśnie część na przykład sprzedałem albo zamieniłem na coś innego i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Więc proponuję Wam, żebyście przeczytali, przeczytali ten artykuł, przeczytali, co to jest Yarn Finance, i jak też zobaczymy, jeszcze właśnie jeżeli chodzi o Earn Finance, zobaczymy na jakim poziomie jest w tej chwili. Natomiast zobaczmy, sobie, jak wygląda kwestia jeszcze DeFi Pools, czyli lokowane waluty, czy wartość lokowanych walut, jeżeli chodzi właśnie o całe DeFi. No i zobaczcie, mamy 40 miliardów, czyli mieliśmy gdzieś tutaj taki peak na poziomie 40 i prawie 2 miliardów dolarów. W tej chwili mamy 39 miliardów, więc nie, nie mamy jakiegoś super ekstra dużego odpływu, tak, jeżeli chodzi właśnie o DeFi. I tutaj też mieliśmy podobny taki moment, gdzie jest to jakieś zatrzymanie, czyli. Te, te, te momenty zatrzymania gdzieś są, natomiast pamiętaj, że za każdym razem jak są momenty zatrzymania, to po momentach zatrzymania mamy najprawdopodobniej kontynuację. Ja zakładam, że w tym roku osiągnie, osiągniemy tutaj co najmniej 100 miliardów dolarów, co najmniej 100 miliardów dolarów. Oczywiście, jeżeli nie będziemy mieć zakończenia ja HOS już w tym momencie, bo to całkowicie zmieni wszystko, bo dużo wtedy odpłynie. Ale też zobaczymy na jakim poziomie zostanie i wtedy będziemy mieć też wyceny poszczególnych projektów na dużo lepszym poziomie. Ok, mieliśmy zobaczyć jeszcze coś takiego jak Earn Finance, więc sobie zobaczmy. Ok, jeżeli nie znacie tego projektu, to polecam się z nim zapoznać. Jest on zrobiony przez Andrzej Kroniego, oni w tej chwili połączyli się z kilkoma jeszcze innymi projektami, bardzo mocno współpracują m.in. z Sushi i z tego co pamiętam chyba z Cover'em. E, oni tam poprzejmowali kilka rzeczy tak naprawdę i w tej chwili tworzą bardzo ciekawy team. E, można go nazwać Jernowym, więc zobaczcie sobie coś takiego jak Jern Finance, zobaczcie 37 tysięcy dolarów i ktoś powie, Jezus, ale to jest bardzo drogo. Tak, jest to drogo za jedną sztukę. Ale Ciebie nie interesuje sztuka, bo zawsze możesz kupić część, tylko Ty zawsze patrzysz, jaka jest kapitalizacja rynkowa. No i patrzysz sobie, że kapitalizacja rynkowa takiego projektu jak Yarn Finance to jest 1 miliard 300 milionów, co nie jest dużym aż tak, może nie, nie jest dużym, nie jest aż tak dużym market capem, jeżeli chodzi o ten projekt. No i ten projekt moim zdaniem on jeszcze urośnie gdzieś do około co najmniej 5 miliardów dolarów. Zobaczymy, pamiętaj, że to nie jest porada inwestycyjna, to jest tylko i wyłącznie mój wygląd, jeżeli chodzi o ten rynek, na co ja zwracam uwagę, na jakie momenty ja czekam i przy których ewentualnie momentach będę wychodził jeżeli chodzi właśnie o poszczególne projekty. Dobra, no i właśnie, zobaczcie, co do zbiegu okoliczności, mamy artykuł e, o właśnie Earn Finance, e, czyli bycza flaga, jeżeli chodzi o projekt Earn Finance, który ma postawić cenę Earn Finance na poziomie 200 tysięcy dolarów, czyli mamy 200 tysięcy dolarów, to jak tutaj mamy 40, to jest to razy 5, czyli mamy 5 miliardów razy 300, ponad 6 miliardów dolarów, ja policzyłem, że 5, według mojego gdzieś tam doświadczenia, jeżeli chodzi o krypto. Oni mówią 200 tysięcy dolarów za sztukę, czyli 6,2, 6,3 miliarda dolarów. Ok, ja na pewno mi wystarczy już ten poziom 5, 5 miliardów, jeżeli chodzi o wychodzenie z tego projektu. Więc tu znowuż kolejna rzecz, przeczytajcie, dlaczego Earn Finance? Bo pamiętajcie, jak w coś inwestujecie, ja mogę wam zwrócić uwagę na jakieś projekty, ale jeżeli chcecie w coś inwestować, to musicie wiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że później na przykład trzymacie takiego coina jak Jern Finance, nawet nie wiecie, że sam projekt jest projektem, z którego każdy z was może już korzystać na dzień dobry. Czyli połączysz tutaj swój wallet, który masz i możesz zarabiać już, jeżeli chodzi o odsetki właśnie za pomocą tego projektu. Więc no słuchajcie, pamiętajcie, że nie kupujecie tylko i wyłącznie jakiegoś tokena, jakiegoś altcoina, ale kupujecie też jakąś użyteczność, która już za nim jest. Zobaczcie, USDC 21%. Okay? A to są projekty Curve. Takie pochodne kerwa, które tutaj są. No ale znowu USDC 24%. Wrapped Ether 2,5%, więc to akurat niedużo. Na eterze można spokojnie więcej zrobić. USDT 19%. TUSD 25%. Link 2%, więc DAI 15% to są takie duże projekty, natomiast inne rzeczy tutaj, które są, jeżeli nie wiecie w ogóle, co tutaj są za znaczki, to w to się w ogóle nie wdawajcie, tak? Ale jak już macie jakieś monety, jakieś altcoiny, które są i które znacie, to możecie właśnie, na przykład tutaj. Zostawić, i to wszystko jest po, poprzez wasz wallet, czyli właśnie na Metamasku. Ja teraz będę nagrywał taki film, właśnie o znowuż o Metamasku, o Uniswapie, jak dokonać takiej transakcji, jak to wygląda. Jeżeli są jakieś błędy, co można wtedy zrobić, będę musiał te błędy zrobić specjalnie, ale mam nadzieję, że mi się uda je wykonać. Ok, co na koniec chciałem wam powiedzieć? Na koniec chciałem wam powiedzieć, że jeżeli ktoś z Was chce się ze mną spotkać to na stronie MrBitcoin.pl, to jest słowo, które kiedyś do mnie przyszło, MrBitcoin, i, i na początku nie chciałem, żeby było, ale stwierdziłem, że jednak niech sobie ze mną zostanie. Na tej stronie będzie tutaj opublikowany kalendarz i będzie pokazane, w jakie dni będę i w jakie dni mnie nie będzie, jeżeli chodzi o Kulka kawę we Wrocławiu, jeżeli chodzi o spotkanie. Ostatnio kilka osób do mnie przyszło, Właśnie porozmawiać no, dosłownie przy kawie, czyli takie 15 minut e, i byli zdziwieni, że faktycznie jestem. Raz mnie nie było <grych> i później dostałem telefon. No, gdzie jesteś, przemek A Ja mówię, wiesz, to no akurat teraz mnie nie było, bo musiałem coś załatwić. Stąd też stwierdziłem, że. W kalendarzu tutaj się pojawi taka zakładka i w tym kalendarzu będzie można zobaczyć, kiedy faktycznie będę, a kiedy mnie nie będzie. Jeżeli chodzi o kulkę kafe we Wrocławiu, więc jeżeli jesteś z Wrocławia, kilka osób przyjeżdża teraz właśnie, żeby ze mną nawet porozmawiać spoza Wrocławia, co też jest bardzo miłe, żeby mieć ten kontakt jakby face to face. Oczywiście nie za blisko, <laughs> trzeba dystans społeczny trzymać, tak, ale... Wiecie co chodzi, spokojnie, można sobie właśnie usiąść i chwilkę pogadać, jeżeli chodzi o to. Tam jest wynajęty stolik, więc spełniamy wszystkie normy, które są związane z przepisami, więc to też jest bardzo ciekawe. Co więcej, nie ciekawe, tylko wy... z możliwością do wykorzystania tego, co nam prawo pozwala, tak bym powiedział. Jeżeli chcecie szybko kupić też swojego bitcoina, możecie skorzystać tutaj, właśnie z kantoru, który jest na tej stronie. To nie jest oczywiście mój kantor, jestem tylko i wyłącznie pośrednikiem, że tak powiem. I możecie też zakupić u mnie kryptowaluty za pomocą terminala. To też przypominam, jeżeli ktoś chce kupić za gotówkę, to prowizje są lepsze niż w Shitcoinach. Jeżeli chodzi o w tak naprawdę, nie Shitcoinach, tylko w Shitomatach, można by było w skrócie powiedzieć. Więc też na tej stronie znajdziecie kantor, i na tym kantorze będzie można. Sobie zakupić najszybciej, tak naprawdę, swojego bitcoina dużo szybciej niż na przykład na giełdzie. Jeżeli chcecie zakupić go, bo wiecie, że na przykład za chwilkę będzie wzrastało, albo czujecie, że będzie wzrastało, to można to kupić właśnie przez kantor online. No i tutaj też na tej stronie to znajdziecie. Ok, to wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, proszę, zostawcie łapkę w górze, dlatego że jeżeli zostawiacie łapkę w górze, algorytmy czytają takie projekty, czytają takie filmy, wtedy one Trafiają do szerszej publiki, a zależy nam na tym, żeby trafiały do szerszej publiki, żeby coraz więcej ludzi dowiadywało się o projektach kryptowalutowych. Bo im szybciej się oni dowiedzą, tym szybciej przejdziemy w tym kierunku, jeżeli chodzi o platformy. Bo jest mnóstwo fajnych platform już w tym momencie, które, z których możecie korzystać. Natomiast one potrzebują ruchu, potrzebują trafiku, potrzebują ludzi, żeby funkcjonowały. Kiedy to im będziemy zapewniać, tym szybciej będziemy przechodzić już w całym, że tak powiem, społeczeństwie światowym, właśnie w tym kierunku takiego funkcjonowania. Więc tam będziemy się przerzucać. Natomiast na koniec chciałem Wam pokazać jeszcze jedną, jeden artykuł. Banki będą zmuszone do działania z krypto, z pieniędzmi elektronicznymi i CBDC, by przetrwać, i to jest coś, co było w świecie kryptowalut od 10, od 12 lat mówione, że to jest krypto, jest przeciwko tak naprawdę banksterce, ale teraz zobaczcie, banksterka będzie się przyłączać do krypto, żeby przetrwać i tak będą oni musieli funkcjonować. Wtedy zobaczycie też, że będziemy mieć jasny, czysty, przejrzysty system, jeżeli chodzi o kwestie transferu, już nawet nie pieniądze, tylko środków, czyli jakiejś wyceny, jakiejś wartości, która za tym idzie. No i nie będzie czegoś takiego jak w 2000, to było chyba 8 roku, kiedy 700 miliardów dolarów zostało wydrukowanych, i kiedy instytucje rządowe się zapytały banków, a co się z tymi pieniędzmi stało. Banki rozłożyły ręce, powiedziały, ale w sumie to my tak naprawdę nie wiemy. Jak mi nie wierzycie, to przeczytajcie sobie, co się działo w 2008 roku. Po czym właśnie Satoshi Nakamoto stwierdził, że no, trzeba to zmienić, i stworzył bitcoina także historia właśnie w tym momencie nie tyle co zatacza koło, co historia dochodzi do tego momentu, o którym wszyscy w kryptowalutach bitcoinerze śnili, czyli żeby Bitcoin i kryptowaluty wyparły banki. Nie wyprą banków, banki się przyłączą, banki będą instytucjami, które będą działały w sieci kryptowalutowej. Dlaczego? Dlatego, że one będą robiły na przykład jako custody, czyli będziemy tam przetrzymywać nasze środki i tak dalej, bo one będą dbały o to bezpieczeństwo. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, natomiast to będzie chyba tylko i wyłącznie na początku, dlatego że znowu, że wraz ze wzrostem świadomości i też tutaj z odpływem tych starszych, starszych pokoleń, które już nie zrozumieją, czym jest krypto, to czyli, krótko mówiąc, będziemy przychodzić do milenialsów, którzy już nie potrzebują rozumienia w ogóle, czym jest istota banku, bo oni mają telefon i w tym telefonie wszystko będzie się działo. Na koniec chciałem Wam powiedzieć, jeszcze jedną rzecz. Dzisiaj pojawiła się aplikacja Hyper i teraz zmuszam ona już do tego maksymalnie, żeby wszystkie rzeczy tam też ładować, jeżeli chodzi o filmiki, jak zobaczycie sobie Hyper Tutaj mamy Hyper Hyper. Zobaczcie, mamy tutaj Hyper TV, czy Hype TV. Ja tutaj już ładowałem kilka na przykład filmików, ale będę ładował wszystkie filmiki z YouTube'a, które są. Teraz te najczęstsze naj ważniejsze, żeby one tutaj się pojawiały. Też będziemy mieć tutaj właśnie wpisy, posty i tak dalej Wszystko będzie w takim jednym miejscu. Więc od razu możecie też wejść Przemek Chumieniecki, Ed Chumieniecki właśnie na Hyper i możecie dzisiaj już ściągnąć aplikację Hyper, co jest mega, mega ważne, dlatego że w świecie social mediów nie istnieje się, jeżeli się nie ma aplikacji, tak czy inaczej. Sama sieć social mediowa, tak, czyli właśnie taki hyper, czy na przykład Facebook, gdyby nie było komórek, nie funkcjonowałyby w takiej skali, jakiej funkcjonują obecnie. Stąd też to, co już dzisiaj możecie zobaczyć, to właśnie przynajmniej na ios się. ja już sobie ściągnąłem Hypera i będę powoli ładował coraz więcej tam rzeczy. Zachęcam do tego, żebyście zrobili dokładnie to samo, tak żeby przejść już z takich rzeczy jak Facebook, gdzieś, gdzie oni ładują wszystkie elementy związane z waszymi danymi prywatnymi, a w Hyperze tego nie ma. Co więcej, jest tutaj dużo fajnych funkcjonalności, których też nie ma na Facebooku. Na przykład możecie sobie zrobić filmik i ten filmik udostępniać. No, oczywiście, zobaczcie, też jest stream, ale na przykład, jak sobie zrobimy jakiś tam filmik, to możecie zrobić paywall, czyli ktoś może płacić na przykład za dostęp do jakiegoś filmiku. Więc to jest też takie bardzo fajne, proste rozwiązanie. No dobra, to naprawdę na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Cześć.